Za chwilę jest już na belce startowej Lars Bystøl, wczorajszy zwycięzca zawodów Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi, mistrz olimpijski z Turynu na obiekcie normalnym. Lars Bystøl już na rozbiegu, jest zielone światło dla Norwega. No i zobaczmy w pierwszej serii 133,5 metra, jak będzie w drugiej. Dobre wyjście z progu, no i teraz tylko czekamy, jaka będzie odległość. Daleko! Daleko poszybował Lars Bystøl. No i on będzie teraz liderem, a zatem pewne znowu miejsce na podium zakopiańskich zawodów. Wczoraj także atakował z dalszej, z piątej pozycji po serii pierwszej. Znakomity drugi skok na odległość 135 metrów, 134 metrów zapełnił mu zwycięstwo. 135 wczoraj uzyskał jego rodak Kim Ren Elverum. 135 metrów dzisiaj Larsa Bystøla, jeszcze pół.